Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Amo Service, Ekstrafelgi.pl, Staffa, Carbontech, Chakram, samochodowe instalacje BRC, 2B Rayleigh, Autoracing.pl, Rayleigh-Tech.pl, bezpieczne zbiorniki ATL. Michał, no można powiedzieć, że w końcu żre. Żre bardzo dobrze, wszystko świetnie, dobrze się ułożył wczorajszy dzień. Dzisiaj po pierwszym treningu też tak jak należy. Czekamy na drugi trening i wyścigi i myślę, że zakładamy powtórkę z wczorajszego dnia. Jak spisujesz się na tej trasie tutaj w Siennej, bo jest specyficzna? To znaczy jest specyficzna i wszyscy tutaj właśnie rozmawialiśmy z kolegami, że generalnie czasy się pogorszyły i to tak obniżyły się wszystkich czasy, także chyba ta nawierzchnia już nie sprzyja takiej szybkiej jeździe. Jest nierówno i no, dużo trudniejsza Sienna niż poprzednie. Po raz kolejny tysiące kibiców. No, sprzyjają kibice tutaj w Kotlinie Kłodzkiej, jak zawsze. Myślę, że tłumy pojawią się na podjazdach wyścigowych. Jest jeszcze wcześnie rano, ale tłumy takie prawdziwe będą właśnie na podjazdach wyścigowych. Michał, idziesz po raz kolejny po tytuł. No chyba tym razem nie będzie mistrza. No nie, no mistrzem to już jest raczej Paweł Stefanicki. Przewaga technologiczna, on wygrał wszystkie rundy, w których tylko wystartował. Także zwycięstwo będzie po jego stronie, ale my walczymy z tyłu za nim. Walka jest pasjonująca i zobaczymy dokładnie jak to wyjdzie, chyba dopiero po Korczynie. No właśnie, za chwilę Korczyna i koniec sezonu. Koniec sezonu, aczkolwiek ja jeszcze myślę o innych zawodach, tak jak w tamtym roku, o kilku wycieczkach na Słowacji, kilku wyścigach na Słowacji, ale nie wiem, czy się to uda do końca. Zobaczymy. To jest dosyć skomplikowana sprawa. Trzeba mieć na to budżet. Na tą chwilę jeszcze nie mogę nic powiedzieć. Planuję te wyjazdy, ale nie wiem, czy one dojdą do skutku. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej 1000 warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.